czakra gardła, kamienie szlachetne i olejki eteryczne. Jak już wcześniej wspominałam, czakra serca jest mostem pomiędzy dolnymi centrami energii i górnymi centrami, bardziej metafizycznymi. Czakra gardła jest pierwszym ośrodkiem po przejściu przez czakrę serca. Kiedy człowiek otwiera piątą czakrę, koncentruje się przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej. Piąta czakra gardła wibruje w kolorze niebieskim, może też mieć kolor turkusowy. Jej subtelne wibracje są elementem dźwięku i eteru, który przenika wszechświat. Czakra gardła rezonuje z naszą wewnętrzną prawdą. Pomaga nam odnaleźć własny sposób przekazu do świata zewnętrznego. Zwana inaczej Vishuddhin, co oznacza czysty. Oczyszczanie organizmu przez dietę, jogę, medytację lub inne ćwiczenia otwierają nas na doświadczenie świata subtelniejszych energii. Największym wrogiem w harmonizowaniu czakry gardła jest tytoń, narkotyki i inne chemiczne substancje, które mogą zatrzymać ducha. Natomiast picie wody i mleka pomaga rozluźnić ramiona, szyję i poprawia głos. Ponadto dźwięk, który sam w sobie jest oczyszczający, jest bardzo pomocny przy harmonizowaniu piątej czakry. Można to robić poprzez śpiew, recytowanie poezji, słuchanie spokojnej muzyki, mis tybetańskich, gongów, dzwonków. Dźwięk wpływa na całe ciało, aż do poziomu komórkowego. Czakra gardła odpowiedzialna jest za naszą mowę, dźwięk, komunikację, telepatię, inspirację. Jeśli to centrum otwiera się, masz silne pragnienie, aby porozmawiać o swoich wewnętrznych doświadczeniach z innymi ludźmi. Tutaj zawsze tak się zdarzy, że kilku Twoich starych przyjaciół popatrzy na Ciebie dziwnie. Nie zawsze spodoba im się Twoja nowa mowa. Zawsze znajdzie się też taki, który Ci się postawi. Ale tym się nie przejmuj. Wkrótce się przekonasz, że już nowi przyjaciele pukają do Twoich drzwi, a Ci będą Cię magnetyzować i wciągać na nowe pola świadomości. Nie trzymaj na siłę takich starych przyjaźni. Jeśli Cię nie rozumieją, pozwól im odejść. Otwórz się na nowe zmiany. Pofruń przed siebie niczym pszczoła, która siada na jednym kwiatku, a za chwilę przenosi się na inny, zbierając własny nektar. Kiedy w piątym ośrodku jest zrównoważona energia, osoba jest zadowolona, wyśrodkowana, może żyć w teraźniejszości, jest dobrym mówcą, artystycznie uzdolniona, tworzy poezję, maluje, medytuje, doświadcza boskich energii, umie dążyć do błogości poprzez medytację. Zharmonizowana czakra gardła to takie trójstronne radio. Pierwszy zespół aktywuje umiejętności mówienia i słuchania, określa wszystkie formy twórczości i budzi możliwości nawiązywania połączenia z innymi ludźmi. Drugi zespół tworzy psychiczne i telepatyczne porozumienie z innymi osobami, zwierzętami. Wysyła i odbiera myśli i uczucia, zwłaszcza tych, którzy są na tych samych falach co Ty. Trzeci zespół to wewnętrzny głos, dzięki któremu możemy otrzymywać informacje od Ducha Świętego. Nadmierna energia w piątym ośrodku powoduje, że taka osoba jest arogancka, obłudna, dogmatyczna, wciąga w niezdrowe dyskusje. Poza tym jest seksualnym maczą, dominuje swoich partnerów i woli takich, którymi może sterować. Niedobór energii powoduje strach, nieśmiałość, niespójność, słabość, przebiegłość, manipulację. Nie może wyrazić swojej myśli, czuje konflikt z religijnym wychowaniem, może bać się seksu.
Piąta czakra odpowiedzialna jest za tarczycę, gardło, jamę ustną, zęby. Choroby z nią związane to zaburzenia mowy, zła komunikacja, nierozważne używanie wiedzy, ignorancja, brak rozeznania, problemy z tarczycą i zaburzenia układu odpornościowego. Czakrę gardła harmonizują wszystkie niebieskie kamienie: szafir, turkus, niebieski topaz, akwamaryn, kijanit, chryzokola, sodalit, lapis lazuli. Niebieskie kamienie pomocne są w likwidowaniu stanów zapalnych, ponieważ kolor niebieski jest kolorem chłodzenia. Również dobre są w przypadku wewnętrznego krwawienia i uspokajają układ nerwowy. Ciemnoniebieskie symbolizują psychiczne moce, na przykład lapis lazuli. Najbardziej właściwe olejki eteryczne używane do harmonizowania piątej czakry to olejek różany, świerkowy, waniliowy, anyżowy, szałwiowy, mirtowy, goździkowy, lawendowy, z drzewa sandałowego, z drzewa herbacianego. Poza tym wskazane są do picia herbatki ziołowe z szałwi, mięty, cytryny, jaśminu. A dodatkowo, aby zrównoważyć czakrę gardła, należy nie tylko śpiewać, słuchać muzyki, malować, ale także spacerować i patrzeć w błękitne niebo, wodę i świadomie oddychać. Jeśli spotyka się dwoje ludzi i wspólnie mieszają swoje energie z piątych czakr, kiedy robią to bez dominacji, to wokół ich aur pojawia się piękny błękit, kolor siły i solidarności. Musimy też wiedzieć, że błękit to cudowny miecz w ręku Archanioła Michała, który nas chroni przed siłami ciemności. To też nasza dobra komunikacja z drugą osobą jest bardzo ważna. Następną rzeczą bardzo ważną jest humor, który też nas chroni przed ciemnością, która najczęściej chce zdobyć nad nami władzę poprzez wnikanie w czakrę gardła. To też dobry żart, kiedy rozmowa staje się nieco nieprzyjemna, jest najlepszym pomysłem na rozbicie negatywnych energii. To nie myśl, nie słowo, tylko nasz humor potrafi być rozbrajający i czyni, że świat się do nas znowu uśmiecha. Omawiając czakrę gardła, nie sposób jest nie wspomnieć o środku bindu, który znajduje się z tyłu głowy, bardzo ważny podczas przebudzenia kundalini. To tajemnicze bindu zawiera w sobie nektar bogów, zwany ambrozją lub amryt, czyli nektarem nieśmiertelności. Między bindu i czakrą gardła jest jeszcze inny ośrodek, zwany lalana. Także jest związany z czakrą gardła. Kiedy boska ambrozja jest wytwarzana w bindu, spływa do czakry lalany i tam jest przechowywana. Ambrozja ma podwójną naturę. Może działać jako cudowny nektar i jako trucizna. Jeśli z jakiegoś powodu zbyt wcześnie przebudzimy ośrodek bindu, a czakra gardła jest ciągle nieaktywna, to nektar spływa z czakry lalana do splotu słonecznego i może doprowadzić do niszczenia i śmierci tkanek naszego ciała.
To też bardzo ważna jest kolejność otwierania czakr. Nie wolno rozpoczynać pracy od górnych czakr. Kiedy nektar przepłynie przez otwartą czakrę gardła, która jest centrum oczyszczania, trucizna zostaje rozdzielona i odrzucona, a nektar zostaje zachowany. Jak już wiemy, w tej czakrze mogą być neutralizowane i zewnętrzne trucizny. Tutaj są pozbawione skuteczności. Właśnie taką moc ma czakra gardła. Z czakrą gardła związany jest nerw zwany kurma nadi lub żółw nadi. Kiedy ten nerw zaczyna działać, wówczas człowiek zdolny jest całkowicie kontrolować pragnienie jedzenia i picia. Może żyć tylko energią. Gdy otwiera się czakra piąta Vishuddhin wraz ze wszystkimi połączonymi z nią ośrodkami Bindu, Lalana, taki człowiek jest w stanie odbierać myśli z umysłu innych ludzi. Podobnie jest odbiorem uczuć. Generalnie, kiedy ludzie docierają do drugiej i trzeciej dekady życia, poziom degeneracji komórek przewyższa tempo ich wytwarzania. Od tego momentu ciało starzeje się, pojawiają się choroby i śmierć. Gdy czakra gardła budzi się, następuje proces odmładzania, który równoważy procesy starzenia. Tutaj wyraźnie widać działanie ambrozji. W człowieku, który otworzył czakrę gardła, następuje jeszcze inne przebudzenie. Osiąga pełną wiedzę na temat wiedzy tajemnej, również na temat teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Doskonale rozumie mądrość świętych ksiąg, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, na przykład Biblii i Wed. Afirmacja do harmonizowania czakry gardła. Miłość otwiera dla mnie drzwi. Chce mnie uczynić całą i kompletną. Jestem gotowa zrezygnować z własnej woli, zerwać z siebie moje stare uzależnienia. Chętnie zrezygnuję z tego, co mi blokuje drogę do twórczej ekspresji. Chcę jasno wyrazić moje uczucia, moją miłość, radość. Zwalniam strach i wątpliwości. Nie wolno wam blokować mojej drogi. Dzisiaj otwieram drzwi zaufania i miłości i przyjmuję je otwartym sercem, już uczepiona srebrnego wiru energii. Oddycham w radosnym oczekiwaniu na świetlistą istotę, która już puka do moich drzwi. Jestem gotowa i proszę, wejdź w moje życie –